W dzisiejszym odcinku podmieniłem zwykły crafting na crafting milionera, w którym dosłownie każde tworzenie przedmiotów będzie warte miliony. Niedziela to idealny dzień na chory odcinek, dlatego zaczynajmy. Bang! A nie, czekaj, łapce, zapomniałem powiedzieć. Zostaw łapkę. Dzięki. I kliknij suba po więcej chorych filmów. Na samym starcie widzę już wioskę. I widzę portal. Gdzie, panie, halo! Panie Creeper, czy pan jesteś normalny? No i teraz muszę spodnie przebrać. I chyba widzę jeszcze piramidę, ale mniej gadania, więcej robienia. Chodźmy po drewno i zróbmy sobie ten chory crafting. Tylko jak ja tędy zejdę? Jakie to jest przykre, że dopiero zacząłem, a już mam tylko 3,5 serca. Pani krowo, proszę mi współczuć. Dziękuję. O, co tu się stało? Jajco. Spokojnie, ja chciałem crafting zrobić, przepraszam bardzo. Panie craftingu! Czyż to crafting miał być chory, a nie wytwarzanie w ekwipunku? O, super! Milion craftingów, które... Co z nim jest, nie tak? Żeby ten crafting wygląda, jakby ktoś go kopnął. Czekaj, co? No. Spółko. Crafting spółko. Ten odcinek będzie dziwniejszy, niż się spodziewałem. Raczej ja mogę... O! Pa! Nawet tutaj jest dziwnie. Czy ja mogę zrobić sobie narzędzie? O, panie, ja tak sam odcinek będę się męczył z tymi rzeczami? Po co komu tyle badyli? O, jest wydajność co? Jak enchantment 204 level? Panie, czy to nie oznacza, że ja będę teraz mógł kopać bardzo, bardzo szybko? Nie no, musi tak być, nie? Dojdźmy do kamienia. O! Ej, tak mi się podoba kopanie kamienia, takie kopanko jest... Kill off mi się skończył! Ten odcinek ma strasznie dużo zad, ale też ma dużo walet. Co? Zróbmy komplet na rze... O, ten jedwabny do... O, fajnie, dzięki. Przyda się, nie wiem do czego, ale się przyda. Po co mi jedwabny dotyk wszędzie, przepraszam bardzo. Ta łopata mi się nie przyda, ja muszę nową, bo nie wykopię gravelinum. Ale nie ukrywam, byli państwo, że taka opcja, że crafting robi tyle rzeczy mi się podoba, bo już mam pomysły, co mogę zrobić. Ja tam widziałem z tyłu piramidę z TNT. I tam widziałem Zbyszka z żelazem, ale to będzie dobre. Squid, lepiej zarzuć kotwicę, bo cię z papci wyszczeli, jak zacznę się bawić. Squid nie ma papci, nieistotne, to nie jest ważne, to jest jego problem. Chap się do wioski. Ej, czekaj, mam pewien pomysł, bo chciałem do wioski po żelazo, ale... Tam nie można craftować żelazivum. A, jeżeli tutaj znajdziemy sztabkę żelaza, jedną, to mogę zrobić samorodki i zobaczyć, co się z nimi stanie. Nie mogę już biegać, bo mnie nogi bolo. No, wiadomo, jak na złość. Po co komu samorodki dawać w skrzyni? Chociaż spodnie wezmę, o. I już wiem, jak zrobić złoto. Panie craftingu, czy można prosić złoto? Brakuje, no bez jaj. A nie, dobra, tu jest. O. Co się dzieje w ogóle? Halo! Dobra, czekaj, weź, podnieś to. Ja nie mogę, co za dziwny odcinek. Jeden stack sobie zostawię, bo to może się przydać, ale ja bym musiał tak z żelazem jeszcze zrobić. Dobra, czekaj, mam plan, jak zdobyć dużo żelaza ze Zbyszka i zrobić Zbyszkowe perpetuum mobile. Czytam produkcję, nieważne, chodźmy po prostu do Zbyszka. O, i tutaj też nie ma żelaza, nie fajnie, nie podoba mi się. Muszę się z tym problemem przespać, bo nie dam rady, bo nie rozwiążesz. Zbyszek, łap mnie! Zbyszek, Berek! Powiem ci, Zbyszek, że ty jesteś strasznie słaby w ganianego. O, 5 żelaza, ale ja mam pewien pomysł, co mogę teraz z tym za dużo, ewidentnie za dużo. Zresztą to samo możemy zrobić ze złotem, no bo dlaczego ja od razu nie wpadłem na to? O, że to jest dużo lepszy pomysł. I taki jeden stack sobie schowam, genialne. O, proszę bardzo, no to myślę, że tu jest dużo, dużo części ze Zbyszków jakby, no tutaj bardzo dużo. Dobra, pora na czyszczonko i zróbmy coś z tego, co udało mi się zebrać. O nie, znowu zapomniałem, za dużo kliknąłem. Wierzę w to. Dobra, czy jeżeli będę robił części zbroi, to one też będą zenchantowane. Ochrona przed pociskami 255. Konkretnie, to bardzo konkretnie. Czopka! Ciernie 255, jeszcze lepiej. Buty! Naprawa! No to nie wiem po co. Kilofeusz, proszę bardzo. Szczęście 255, okej, to brzmi dobrze. O, zapalniczka! Jedna, całe z naprawą? Serio? I wiadero, mogę jedno? O, super. Właśnie potrzebowałem milion wiader właśnie, no mhm. No nie podnosi tych wiader, człowieku! Dobra, czy ja mogę jeszcze chlebek, ale proszę jeden, nie tak dużo, ja nie chcę tak dużo tych rzeczy. Po kolei! Babiaj się w oczach, już mieli to wszystko. O, jest jedno. Daj mi mało pszenicy, proszę, tak niedużo. Jeszcze lepiej! Milion chleba! Dobra, jakoś to teraz wygląda, no trochę sobie pozostawię. Pan posprząta po mnie, co? Fajnie by było. O, chyba się zgodził.
Zanim my, państwo, wybierzemy się w podróż do piekła, to mamy jeden genialny pomysł, więc musimy się teraz wybrać do piramidy pustynnej. Zebrać tam najlepiej coś do TNT, że miał milion TNT i chciałbym znaleźć jeszcze dynię. A po co mi to już wam potem powiem. Czy to nie jest przypadkiem tak, że ja właśnie mam crafting milionera przy sobie i mogę robić wszystko co milionowe? Czy nie powinienem teraz zachowywać się jak milioner, państwo? Tylko nie znam żadnego milionera, nie wiem jak oni się zachowują. Będę improwizował, to jest genialny plan. Okej, czy dostaniemy tutaj przedmioty potrzebne do tego, żeby zrobić sobie miliard TNT dla milionerów? Proszę. Okej, mamy proch, mamy piasek, brakuje mi chyba jeszcze tylko jednego prochu. Dobra, proch mamy i 3 diamenty, jeszcze parę diamentów i mogę zrobić sobie miliard diaksów. Ale byłby, wtedy byłbym takim pełnoprawnym miliarderem, milionerem, kimś no. Piochu, trzeba nabrać piochu! O, i fajnie, mam piasek, to teraz będę mógł wykorzystać i zrobić sobie... Czekaj, proszę, żeby to zadziałało. Tak! Właśnie tak miało być od samego początku. Nie wiem, czy aż tyle jest mi potrzebne, co prawda, ale troszkę sobie na pewno wezmę. Ty, ale jak mam 3 diamenty, to ja mogę zrobić sobie kilof chociaż, nie? Czy nie? Czy tak nie działa? A mogę miecz, na przykład? O! Grabież 255! To jest coś, czego pan milioner potrzebuje! Tak, świetnie! Nie da się być bardziej milionerem niż teraz. Dobra, zróbmy sobie portal, wejdźmy do Netheru i będziemy mogli zrobić miliard oków, miliard wszystkiego. O, jak sprawnie wyszło! Niechcący... To było trudne, ale ważne, że niechcący się udało. Ty, czy mi się wydaje, czy jak wykopałem rudę żelaza, to mi wypadło też więcej? A, bo ja mam kilof z grabieżą. Nie. Kilof ze szczęściem. O, to dużo wyjaśnia, czyli kilof też ma milionera. Co ty gadasz? Jakim cudem? Co tu się wyrabia? Panie, to jest godne milionera. Podoba mi się. Przydadzą mi się jeszcze nożyczki. O, dzień dobry. Zbyszku, czy mógłbym prosić cię, żebyś pozbył się tych obszczymurów, jakby można było? Nie będę kalał tym swoich milionerskich rąk. Zbyszku, czekaj, pomogę ci, bo widzę, że sufit jest za niski. O, jedziesz z nim, Zbyszek, jedziesz z nim. Zbyszku, palisz się, czy jakoś ci pomóc? Zbyszek, ja pokażę ci, jak to się robi, dobra? Bo żadnej pałki żeś nie podniósł, Zbyszek, to trzeba... O, pa, klik. O, palę się! Zbyszek, ja dostałem tylko 2 pałki, a mam grabież na drugim 255 poziomie. Coś nie działa, Zbyszek! Teraz razem, mocą przyjaźni ich pokonajmy, Zbigniewie. To jest genialny pomysł, musisz na to. Ja bym ci 5 przybiele się cię trochę boję, Zbyszek, wiesz? O! Widziałeś, Zbyszek? Moc przyjaźni i więcej pałków od razu nadropiło. Genialnie, Zbigniew. Chociaż ja w zasadzie potrzebowałem 1 pałkę, jak tak teraz myślę, ale to nie istotne. Idźmy dalej. Zbyszek, trzymaj się tam. Miłej zabawy. O, widzę genialny biom, do którego trzeba byłoby się wybrać, tylko trzeba uważać, żeby nic mnie nie trafiło, bo mogę sobie spaść. O, dobra. Będzie dobrze, nie spadłem. Dobrze. To był genialny skok milionera, no. Panie Endermanie, czy mógłby prosić tutaj do mnie? O, kolejny skok. Uop! Ups. Prawie nie doskoczyłem. Panie Endermanie, tu do góry. O, tu! No, patrz mi w oczy, jak do ciebie mówię. Panie! Skąd pan żeś miał tyle oków? Oszust i złodziej, na 100% oszust i złodziej. Dobrze, bo ja już tutaj nie muszę siedzieć, ja już mogę sobie stąd normalnie wziąć i se iść, nie? Wróćmy tam do fortecy. O, nareszcie, dobrze. Myślę, że wypadałoby teraz zrobić... O, ciemno się zrobiło. Ktoś światło znowu włączył. Czy ja mogę w ten sposób zdobyć sobie trochę strzał? O, dzięki. O, genialnie. Dobra, zróbmy sobie ender perełkę tak, żeby... O, czekaj, to nie tak się robi. Tu, cy, osze, o, opa. Opa, no to żeś narobił. To ja nie chcę tyle tego, to daj mi tu, o. O, sup, o, teraz, no, Nie bardzo fajnie, więcej oków już nie było. Dobrze, perełko, gdzie jest end? Pokazuj mi tak dokładnie, o. Tamtą stronę, ewidentnie w tamtą. Czemu one wszystkie pękają, co jest nie tak? Magiczne oko wskazuje, że dalej musimy iść prosto. Do tyłu? Na pewno jesteś pewne oko, bo może Zeza miało, nie no, więcej tam chcę. Dobra, trzeba iść bokiem, klikać i sprawdzać, gdzie teraz będzie perła zawracała. Genialny plan. Gdzie ona idzie ta perła? O, w dół! Ty, pa! Normalnie w dół, to musi być tam, 100%! Czyli centralnie pode mną wychodziłoby na to, że musi być end. Jak tak nie będzie, to ja nie wiem. Ej, ja bym chciał zrobić łuk. O, znalazłem, czekaj. Jakbym zrobił łuk, to też będę miał zenchantowany, prawda? Dobrze by było, tu trzeba znaleźć bibliotekę. Nie znalazłem biblioteki, ale też jest fajnie. O, łuk. Płomień? Nie, chcę coś innego, czekaj. Więcej pajęczyn, więcej pajęczyn.
No i super, jednak Kilow ze szczęściem nie wyrzuca więcej. O! Ale to go musiało zaboleć. Ty, tu jest dużo pajęczyn, dobrze, to chyba już mi wystarczy. Dobra, zobaczmy, co mi się ciekawego trafi. Uderzenie? To tak mocno boli, czy nie? Nie, niezniszczalne, dobra, zobacz, zostawmy uderzenie, może to będzie to. Chociaż pamiętam, że to moc chyba powinna być. Opa, jaki biznes, normalnie mam tu. O, płomień, mogę tak łączyć? I wtedy dostaję kolejne inne. Dobra, zostawmy uderzenie, nie wiem co to zmienia, ale zostawmy tak jak jest. Gdzie jest portal? Tam, dobra. Ty, tutaj to jest pociąg, a nie portal, gdzie ty mnie prowadzisz? O, w dół? Ty, pa, portal jest tu, a oko każe mi lecieć tam, to jest ślepe oko? Dobra, trzeba poklikać, trzeba trafiać, ja trafiłem. Pa, tu jest portal, a każe lecieć tam, no jakie głupie oko. Zawsze o tym marzyłem, w sensie nigdy nie miałem po prostu tyle ok do zabawy. Hop, o, pięknie, hop, o, cyk, jeszcze lepiej. Dobrze, teraz by trzeba było zrobić duże wieże z TNT, to jest genialny plan. Czekaj, mam pewien pomysł. I to będzie genialne. Co prawda nie wystarczyło mi na wszystkie wieże, ale też jest fajnie. Dobra, sprawdźmy, czy to w ogóle działa. O, o, smok nie! Wow! Czekaj, muszę się schować, to smok odpalił sam, nie ja. O, smoku, tyś głupi? Teraz ja. Daj mi się pobawić, smoku. A bo to u góry dojdzie, nie? Tak żeby wybuchło sobie, musi. To jest najbardziej bezsensowne, jaką rzecz robiłem w życiu, ale satysfakcjonujące. Panie, czy ty mi właśnie TNT ukradłeś? Czy ty jesteś poważny? Dobra, resztę trzeba będzie zestrzelić. A co to? Dopiero się zapaliło? Teraz co tu chodzi? Okej, jeszcze tu nade mną. O nie, panie, odejdź pan, odejdź pan. Dobra, teraz trzeba zrobić jeszcze jedną lepszą rzecz, poczekaj. Czy ten łuk jest w ogóle mocny? Czemu on ma płomień? To miało być uderzenie, nie płomień. Dobra, uwaga, nie we mnie! Słaby ten łuk. Odejdź! Idź sobie! Co? Co się stało? Co? Ty nie jak uder... Ej! Ja to słyszę Endermana, który mnie walnął! Co się wydarzyło właśnie? Panie smoku, to było oszukistowskie strasznie! Nie wiem, czy jestem zadowolony.